Yo, cześć wszystkim, z tej strony Esu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Głupki z kosmosu Space Invaders. W Space Invadersach jesteśmy teraz w domu, w którym ostatnio wylądował nasz statek. W tym domu mieszkaliśmy parę lat i teraz szuka nas taki skurwysyn Polok, który został tam w ostatnim odcinku w piwnicy złapany w potrzask. Penetrujemy dalej ten domek, sprawdźmy co tutaj mamy. Mamy bibliotekę. Wydaje mi się, że tutaj nic nie było, jeśli dobrze pamiętam. Można na parę rzeczy spojrzeć. Na parę osób spojrzeć. No, na przykład. Badajmy tą część pokoju. Jest radio, który można poruszyć. Zobaczymy, co tam jest w nim. Boję się. O, muzyczka. Yeah. Come on, baby. Aha. Dobra, telewizor. Pieprzyć naszych przyjaciół, co z tego, że są w bryle lodu, czas to pooglądać. Chuj tam, i tak będziemy się stąd zbierać, więc niech prąd leci. Ciekawe, jakim cudem prąd przewrócili. Dobra, chyba nic tutaj jednak nie było. Sorry, straciliśmy czas. Straciliście pół życia teraz. O, dziwna muzyka, dziwne dźwięki, dziwny zegar. Co to kurwa jest? Dobra, badajmy, co jest w szafie. Nie, boję się. Aha. A, w mordę mowalnie, no tak. No oni chyba to lubią po prostu. Bat, masz po prostu taką minę jak ja czasami. Dobra, sprawa wygląda tak. Tu jest kominek, jest roślina, która potrafi nas zerzeć. W kominku robimy następujący motyw. Wsadzamy racę. Dlaczego? Otóż dowiecie się już za chwilę. Może powinienem to podpalić. Może tak. Ciekawe czym? No, zapalnirą. Jedziemy. I patrzcie, co się teraz stanie. Będzie działało. Ja pierniczę. Jeb. Zespół R znowu brysnął. Brysnął? Brysnął. Trysnął. Hamy, hamy, ha! Tak, musieliśmy odblokować komin, ponieważ tam siedział bocian, który jest dość wkurwiającą osobą. Osobistością raczej. Mogliśmy oczywiście najpierw pójść na górę, pogadać z nim, on by nie chciał stamtąd zejść, więc byśmy zeszli tutaj i to zrobili. Jednak wiedziałem, że tu trzeba to zrobić. Zobaczmy co teraz. O kurwa. On nie ma gardła. No uciekaj. Bez sensu. Czy ja nie przeżyłem? Czy ja umarłem? A, przeżyłem, super. To taka miła roślinka w takim razie. Dobra, nic więcej po nas nie trzeba. Bardzo dziwny pokój. Nie ogarniam go. I idziemy na górę chyba. Tak, zaiste. Co masz na sobie, Candy? Jest piękny jest ten głos tego telefonu, kurwa. Czemu ja nie dostaję takich telefonów? Łoś. Kurwa, mucha. Dobra, idziemy tu, moi drodzy. I wbijamy do drzwi. Czy to pokój kętnie? To jest łazienka, piękna łazienka, oczajebna. W pralce znajdziemy klucz. Klucz do majteczek Candy, jak to zwykle mówi Bud. Tutaj chyba nic nie ma. Zobaczmy co tam ze srajką. Jest srajka, taka jak w całym domu. Super rura. Chyba nic więcej. Nie, nic więcej. A najwyżej się wrócimy, ale... Patrzcie, aż lustro pękło. Dobra, tutaj nic. W takim razie... Wciąż mi czegoś brakuje. Brakuje mi jednego pokoju. Jest! Chryste! Spojrzał, nie skomentował. Dobra, to jest pokój Candy. Wciąż nie wiem, jakiej płci jest Candy. Ale... Naprawdę nie ogarniam. Dobra, wieża Candy. Po co nam wieża Candy? Jest łóżeczko. Jest szuflada. Pewnie zamknięta. Tak, tak, ale my mamy klucz, który był w pralce. To głąb! Na pewno chowa coś dobrego w swoim pamiętniku. A, no to jest facet w takim razie, który chce być kobietą. Okej. Okay. Otwórzmy to, bo w końcu klucz to jest normalne, że w pralce. Został wyprany.
I znajdę w środku... Tego mi właśnie trzeba! Wibrator analny 3000, 2001. Dobra. To mamy, ale naprawdę są kurne wibratory, spójrzcie na to. To co wskazuje palcem. Boże. Boże, to był wibrator. I to jest jeszcze na kabel USB. Co to kurwa jest? Okej, okay. Zobaczmy co jest w szafie. Rajstopki. Serio? Wziął je? Okej. Okay. Czy to wygląda jak kupa? To wygląda jakby ktoś nasrał do szafy. Zobaczcie. Dobra, tu nic nie ma i teraz robimy tak. Rajstopki. Przydałoby się to zamknąć, ale trochę nie działa. Idziemy w takim razie na strych. Jak z jakichś Simpsonów w ogóle, kurde. O co chodzi? Lecimy schodami na górę, moi drodzy. Na stryszek. Na stryszku czekają nas kolejne zagadki. Wesołe zagadki, każdy je lubi. Dziwna muzyka, znowu straszna. Znowu mnie schizuje. Nie wiem, co tu robi na przykład SpongeBob. Halo, SpongeBob. Bez kitu. Okej, okay, tu nic nie ma. Idziemy do drugiego pokoju chyba teraz. Tak. Lwia skóra. Się nigdy nie wiadomo, kiedy to się może przydać. Nigdy. Dobra, i teraz tak. Obadajmy, co tu mamy. Co tu mamy? Ktoś ma wannę w środku pokoju przy łóżku. No, okej. Okay. Seems legit. To nie ma. Prysznic. Da się wziąć? Okej. Okay. To może w takim razie tu? No, o nie! O, fuck! Michael Jackson, bitch! Nie! Nie! Schizuje mnie to, że on tu jest! Dobra, tu? I tutaj, moi drodzy, jest... Trzeba znaleźć taki zaułek. Który... Tak. On jest dokładnie tutaj, on jest wredny, bo tutaj jest przełącznik. Dokładnie tu. Spójrzcie jak to wygląda. Ja pierdolę! Yeah, oh, baby. Ręka z ciemności wali mi... Dźwignię. Nie wiem co się stało, ale udało się. Wejdźmy na to. Tong. I korba. Działa korba! Tak, tu był włącznik. Trzeba go niestety włączyć, żeby tą korbę dostać. Korba jest absolutnie niezbędna. Okej, okay, spróbujmy tutaj. Co my w ogóle mamy? Rajstopy. Korbę. Korbę otwieramy okno. Dziura. Korba do dziury. Oczywiście zerowa animacja, ale chuj tam. Po co komu animacja otwieranego okna? Jesteśmy na Gzymsie. Tum, 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 tum. No kładź to. Yeah. I teraz się spieprz. Dawaj, bat. Ty nie dasz rady. Ciężka przygodówka, strasznie ciężka. Okej, okay, tu siedziałby bocian, ale na szczęście bociana nie ma, więc możemy spokojnie użyć kolejnego komina jako... przejścia. Ten trup! Zajebisty trup. Okej, okay, znowu dziwna, niepokojąca muzyka, która jest straszna. Kredens. Przede wszystkim, kredens obwiązujemy skarpetami. Dlaczego to jest takie oczywiste? Znaczy rajstopami, które są mega długie. Ponieważ będziemy musieli ten kredens wypierdzielić za okno. Top, 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 top. Jep. Pięknie. I teraz tak. To nic nie ma, nie potrzebujemy wchodzić chyba wyżej, mam nadzieję. O kurde, ktoś w kredensie. O kurde! The fuck? Tego się nie spodziewałem. O, jakie miłe. No dobra, F1. No dobra, a co się stanie, jeśli wrócimy sobie tutaj i pójdziemy sobie tutaj, bo to są jeszcze jedne drzwi.
No właśnie. Tu nie byliśmy, no. Czemu te zegary tak chodzą w tym domu? Co w ogóle chodzi? O! O, to może jednak tutaj mamy być, wiecie? Dobra, tutaj oni oglądali tą telewizję nieszczęsną. Tu mamy startę puszek. Nie działa. Choroba! Gdzie też wtryniłem tego pilota? Dobra, przedłużacz. Klik. Pięknie, ziomal. Pięknie to zrobiłeś. Gdzie też wtryniłeś tego pilota? Dobre pytanie. Jest! What the fuck, wary obciągary? Dziwna ryba. Alfonso, kto powiedział, że wolno ci oglądać telewizję bez mojego pozwolenia? Przecież jest wyłączona. Oddawaj to. Świetny pilot. O, co się teraz stanie? Co się teraz stanie, jestem pewien. Nie działa, bo nie ma przedłużacza. No tak, jasne. Ale po co nam oglądać telewizję? To dzięki. To brawo. To brawo, Yeti. Brawo, wyjebałeś to. Hop. W dupę, jakie to jest wielkie. Dobra, zapiszę tutaj, bo coś czuję, że to nie będzie dobre. O co chodzi? Co to jest? Czy to nie było wejście do łazienki? Tak, to było wejście do łazienki. O, zajebiście. Dobra, tu nic nie ma. To też nie wiem, co to jest, ale to chyba jakiś obraz. Wejście do łazienki. Jak wejdziemy pewnie do pokoju przez UFO, znaczy do pokoju z UFO, to zginiemy. Coś tak czuję. Ale możemy to na przykład sprawdzić. Nie, tak naprawdę... dobra, próbujmy. Tak! Jest inny sposób na naszą śmierć. Dobra. Dobra, zrozumiałem aluzję. Aluzję poniał. W takim razie nie możemy wchodzić do tego pokoju. Musimy wiązać szafę i w jakiś sposób ją wypierdzielić za okno. Na szczęście mam przedłużać, co się może przydać. Chyba. Tutaj, no tak, idziemy. Dobra, to trzeba pamiętać, że ten pokój i tutaj trzeba wchodzić do poprzedłużacz. Niewiarygodnie ważne. Kurde, przeraża mnie ta muzyka. Jak miałem 10 lat, to kurde, się bałem. Ta gra była gorsza niż Silent Hill. Jeszcze ten pieprzony Polok. Polok. Polok? To Bolek? No wchodź! No ej! Ziomal, reaguj. Głupku z kosmosu. Dobra, o, tu wajcha przy naszych jajach. Deskę od kibla w dół. Hop. Korba. Cyk. Trzeba będzie w takim razie wyjść tym kominem. Na którym był bociak. Bociak. Naturalnie teraz. Hops. Cyk. Mamy 4 przedmioty. Boże, gubię się. Dobra, już, szybciej. Out. Ten Polok to taki bystry koleś jest. To co my mu robimy, to przypomina jakichś sąsiadów z piekła rodem, naprawdę. Dwa. W pułapkę do myszy go wtrążyliśmy, potem obwiązujemy szafy skarpetą i wywalamy go za okno. Sorson. Dawaj bad. Wskakujesz tu. Jeszcze o tym nie wiesz, ale to zrobisz. Tu. Hopaj. I ten trup, co tam spadł. Śmieszne. Dobra, to tak. Brawo, koleś jest w szafie. Trzeba na niego uważać. I teraz tak. Zapisz. Tak. Tak. Nie. Hop. Okej, pokój z UFO. Teraz będziemy musieli wyjść na zewnątrz, co jest gorsze. I przywiązać to do czegoś na dole. I zastanawiam się, jak ja to zrobię i którą drogą pójść. Ale jest chyba tylko jedna droga.
Moja droga jest najmojsza. Bardziej mojsza niż twojsza. Tum, 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 tum. Tak, niestety trzeba się wracać. Jest to element chyba wszystkich przygodówek, że trzeba się czasem wrócić, żeby coś zrobić. Coś, co było niedostępne wcześniej. Więc deal with it. Deal with it. Jej. Ja boję się. Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Okej. Butelka, nic nie potrzebujemy. Co mamy w przedmiotach? Przedłużacz. Suszara. Dobra, to się potem przyda do odsuszenia tego. God! Tej kostki lodu. I idziemy na dół. Na dole już na szczęście jesteśmy całkowicie bezpieczni. Dlaczego? Bo tak. Spróbujmy tędy wyjść. Boję się, że to będzie niemożliwe. Powinien trzeba iść przez kuchnię. Tak, przez kuchnię trzeba iść. Dobra, zapamiętajcie to raz na zawsze. Przez kuchnię wychodzimy na dwór. Przez te właśnie drzwi. Co to było? I dlaczego to było takie dziwne? Dobra, bierzemy rajstopy, które są naprawdę rozciągnięte jak... Nie powiem co. I włączamy kosiarkę! Jedziemy, sąsiedzi z piekła rodem! Ja pierniczę! Symulator koszenia trawy! Nie pojechało. Ale bolok musi być naprawdę wkurwiony. Wii! Czas na golenie kutasa i pach! A co za debil. Fajne. Zajebista mina. Mimika zerowa. Tak, i chyba on umarł w takim razie. Tak mi się wydaje, że on już umarł i nam nie będzie przeszkadzał. Dziwny gnom. Gnomek.pl. W sensie, nie wiem co to jest za ten króliczek tutaj. Ten kurde biegający banyku, ale... Ale nie wiem. Dobra, obchodzimy domek. W ogóle widzicie, że to wygląda dość biednie graficznie. Obeszliśmy. Jogging dzisiaj zrobiony i idziemy na górę znowu. No niestety musimy, ale już nas nikt nie ściga. Zostało nam odmrozić naszych przyjaciół. Ruchnąć Candy, która jest mężczyzną i spieprzać z planety Ziemia. Tum, tum, turum. Durururu. Tutaj wielce artystyczne zdjęcie Candy po lewej, jak widzicie. Z papierosem. That's how I roll. No. O, właśnie. Czekajcie. Teraz możemy przejść szybszą drogą. Nie musimy przez komin iść wcale. Racja. Po to właśnie jest. Po to właśnie były te drzwi. Hop. Dawaj. Swoją drogą Głupki z Kosmosu nie są długą grą. Ale troszkę jednak czasu można spędzić na chodzeniu z jednego miejsca na drugie miejsce. Dobra, tak, tutaj chyba. Tum tum, tu 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 tum tum. Tum 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 tum. Zróbmy mi ten wodę sokiem. Ale nie ma wody. Nie ma wody! Widzicie? Nie stać mnie. Więcej łapek w górę. Będzie woda. Ale Elsu, zawsze przecież w kracie jest woda. Nie bądźcie tacy mądrzy. Dobra, tu mamy plony rozmrożenia naszego statku. Zrozumiałem. I robimy tak, moi drodzy. Cześć. Hej, chłopaki! Nie ruszajcie się stąd! Stary Bad zaraz was uratuje! Stary Bad zaraz was uratuje! A, nie, 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 o właśnie, tutaj szafka była. I robimy to tak, moi drodzy. Hop. Wtyczką w gniazdko, które jest tutaj przy drzwiach. Po to potrzebowaliśmy przedłużacza 220 V. Dzięki temu możemy podłączyć suszarkę, którą odmrozimy na trzecim stopniu naszych ziomków. Brawo, Bad! Jesteś bystrzakiem. Królik Bystrzak. Jaki to słodki, on jest takim przyjacielem. No, i tak, ma taki bystry wyraz twarzy. Dobra, co tam, że macie te zmiany w mózgu nieodwracalne i we wszystkim? Moje nowiutkie rajstopki z Kelvina Klida!
Sklina klina. Bombowo, bad. Choć raz zrobiłeś użytek z tego wyschniętego rodzynka, który zastępuje ci mózg. Ktoś mówił o rodzynkach? Badam z głodu. To żryj rodzynki z dupy. Musi krótki udar słoneczny w okresie pokwitania. To nie ma nic wspólnego z pokwitaniem. Chłopaki, nie czytaliście Freuda? Co było pierwsze? Ostryga czy durny głupek z masłem czosnkowym? W obu przypadkach Freud mówi tak. Tak jak Turbo, na wszystko odpowiada tak. Słuchajcie, nie załapał żartu. Dzieła mojego życia. 13-tomowej rozprawy na temat istot ludzkich i ich zachowań. Pisałem to całymi latami. To rzecz niezmiernie ważna dla przyszłości naszej planety. Candy, rozgrzej silniki. Ja zaraz wrócę. Rozgrzej poślady, ja zaraz wrócę. Co? Kto? On ma na sekutas? No dobra. Teraz się teleportujemy kiblem. 12 FPS-ów to jest to, co lubimy w tamtych czasach. Zobaczcie, jaka płynność. Nawet Hobbit w 48 FPS-ach nie miał takiej płynności. Durniu, pomyliłeś się. Oczywiście nie ja nim steruję, bo pewnie bym się nie połapał w tym karygodnym labiryncie. Ale teleport działa. Muszę odnaleźć moje dzieło. Jej! Ale moi drodzy, dzieło odnajdziemy dopiero w kolejnym odcinku, także dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się, zostawcie kciuka właśnie teraz w lewym dolnym rogu, jeśli wam się podobało, jeśli nie, to nie zostawiajcie i jeszcze komentarz jakiś, jeśli macie jakieś pytania czy coś, miało. Na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa, hej!